Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Przyjechałem na łowisko Leśniczówka, jest to agroturystyka w Wierzchosławicach koło Tarnowa. Przyjechałem na przepiękny staw. Tutaj nad tym stawem są dwa domki. Przyjechałem tutaj karpiować i federować. Jest już, można powiedzieć, prawie że wieczór. Rozłożyłem karpióweczki, one zostaną tutaj na noc, będą w nocy łowić. Natomiast jestem tutaj też z Bartkiem, takim moim kolegą, z którym już wędkowałem. Natomiast jutro zabieram się za, od samego rana, za mocne wędkowanie, czyli i karpiówki będą, i federki pójdą w ruch. Oczywiście pokażę Wam ten przepiękny obiekt, na który przyjechałem. Są tutaj dwa domki, można odpocząć naprawdę. Mamy ograniczony zasięg z telefonią komórkową, więc ciężko się tutaj jest dodzwonić. Miejscówka jest świetna. Jutro Wam pokażę ją szczegółowo, a tymczasem karpióweczki niech nam w nocy grają, sygnałki niech nam w nocy grają, ryby dają, a jutro cały dzień łowienie. Tutaj przy domku, zresztą przy jednym i przy drugim domku, jest, jak widzicie, grill. To ważna sprawa dla wędkarzy. Tutaj będziemy próbować rozpalić. Nie wzięliśmy sobie rozpałki. Czy Bartek, co dzisiaj? Kiełbasa czy karkówka? Kiełbaska. Kiełbaska, dobra. Mamy i kiełbaskę, i karkówkę. Moi drodzy, i tak po przyjeździe, po wywiezieniu zestawów, siedzimy sobie tutaj z Bartkiem i tak gadamy sobie o różnych rzeczach. Jest godzina 22. Postanowiliśmy przewieźć zestawy w inne miejsca. Bartek podszedł do swojej wędki, bo chciał ją zwinąć, żeby przewieźć. I dosłownie w tym momencie ja miałem rolkę. Myślałem w pewnym momencie, że po prostu Bartek mnie tam gdzieś zahaczył. Ale mieliśmy w sumie w różnych miejscach te zestawy, więc raczej nie. Ryba jest niedaleko. Nie, jest to chyba karp. Rolę zrobił niesamowitą. Kurde, patrz. Ale jedzie. Dalej ucieka. Silna ryba. Jest. 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 I od razu. Co? Dycha? Jest na pewno. Ekstra. I na kółeseczko od razu. Ładna, ładna. Dziękuję Ci, Bartku, za podebranie. Godzina trzecia nad ranem. Króciutka rolka. I na macie wędruje piękny amur. I tak, moi drodzy, ponieważ zapowiada się piękna, słoneczna pogoda, jeden zestaw postanowiłem zrobić na Zigriga. Jest na środku 6 metrów głębokości, taki 5 albo 4-metrowy przypon z pianką w kolorze czarnym i będę próbował właśnie łowić spod powierzchni. Nowy dzień, nowe nadzieje, nowe wyzwania. Teren jest tutaj, moi drodzy, przepiękny. Idę sobie tak właśnie brzegiem i podziwiam przyrodę. Tutaj piękne drzewa owocowe zasadzone na skraju wody. Tam jest taka wysepka. Podejdę na tą wysepkę, pokażę Wam taki azyl dla ryby. Miejsce odgrodzone takimi palikami. Tam nie wolno łowić, tam ryba odpoczywa. Też musi mieć ryba równe szanse. Wschód słońca nad wodą jest coś pięknego. No, moi drodzy, nie tylko w Puszczy Białowieskiej są żubry. Tutaj też jest żubr. Tutaj, moi drodzy, po prawej stronie
jest ta wyspa. Tutaj schodzę w dół. Tutaj są, moi drodzy, takie paliki powbijane. Nie wiem, czy to widać tutaj z tego ujęcia. Tutaj właśnie ta ryba ma azyl. Tutaj w tym miejscu są pozatapiane drzewa. Tutaj bardzo dużo ryb właśnie pływa. No, na moje oko to wczoraj takie karpie i amury pływały powyżej 20 kg. Torpedy były niesamowite. Cały teren jest ogrodzony. Aby wjechać, dostajecie od właściciela pilota do bramy. Możecie czuć się tutaj bezpiecznie. W sąsiedztwie są tylko lasy, lasy i lasy. Właściciele tego łowiska są bardzo gościnni i sympatyczni. Tutaj bardzo dbają o klienta. Jak przyjechaliśmy, to zaprosili nas na spacer tutaj dookoła tego stawu, gdzie ja teraz idę. Opowiedzieli nam o rybach, opowiedzieli nam o głębokościach, gdzie wolno łowić, gdzie nie wolno łowić. Wieczorem chcieliśmy sobie rozpalić grilla. Zapytali się, czy potrzebujemy drewna. Także no, pełna profeska. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem i bardzo wam dziękujemy za gościnę, że możemy tutaj być w tak pięknym miejscu, w otoczeniu takiej wspaniałej przyrody i jeszcze łowiąc takie piękne ryby. Coś pięknego. Tutaj przed tymi domkami jest taka wiata grillowa. Grill, stoły, więc można tutaj chyba robić imprezę, zresztą na pewno. Później będą właściciele, to z nimi porozmawiam. A tymczasem właśnie zaglądnę do tej chaty, jak to wygląda. Zadaszona. Tutaj można robić większe imprezy. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Stolik. O, jaki piękny grill. Wychodząc tutaj z wiaty, właśnie idę w kierunku domku. Tutaj jest nasz domek drewniany. Tak on wygląda. Tutaj są nasze stanowiska. O, Bartek coś tam już ma. Łowca coś złowił. Co złowiłeś? Łatkę dużą taką bardzo. O, piękna. Myślałem, że to... Właśnie myślałem, że to był leż tak z daleka. Patrzyłem, to była taka duża płoć? Taka duża płoć. O, pięknie. I oto jest, moi drodzy, odpowiedź, dlaczego ryba w tym momencie nie bierze. Cała ryba stoi pod wierzchem, wygrzewa się, ani nie myśli o żerowaniu. Postawiłem zigrika i czarnego, i czerwonego, i żółtego, i nic. No tak to jest. Mam nadzieję, że później ta rybka troszeczkę zejdzie do żerowania po południu albo pod wieczór i coś jeszcze uda nam się złowić. No tak, jeszcze tego nie było. Sum. Sumol. Tutaj, moi drodzy, jest taki specjalny pojemnik, gdzie należy po prostu wpuszczać wszystkie drapieżniki. A teraz zapraszam was do środka. Zobaczcie, moskitiera. Ważna sprawa. Teraz jak wchodzimy, to mamy tutaj kuchnię. Po prawej stronie jedną sypialnię. Tutaj mamy szafę. Tutaj mamy drugą sypialnię. Tutaj mamy kibelek. Ekstra. I tutaj mamy kolejną sypialnię, w której ja urzędowałem. Tutaj z kuchni, moi drodzy, macie widok na cały staw. I oczywiście, moi drodzy, jest lodóweczka. Idziemy tutaj, moi drodzy, jeszcze schodkami na górę.
bo tutaj są kolejne sypialnie. Tutaj są dwa łóżeczka. I kolejne dwa łóżeczka. Tutaj w aneksie kuchennym macie kuchenkę elektryczną, czajnik i oczywiście talerze, garczki i sztućce. Tak, moi drodzy, można powiedzieć, że pojemny jest ten domek, 8-osobowy, a w zasadzie na upartego to pewnie więcej osób by się zmieściło, bo dwa łóżka są podwójne, więc powiedzmy dwie rodziny spokojnie. Tutaj na ścianie są trofea. Nieduże są te ryby, ale zauważcie, jest to rok 2008, czyli generalnie 16 lat temu. No, te ryby już na pewno przybrały na wadze i tutaj niewątpliwie znajdują się w stawie karpie powyżej 20 kg. I jest ze mną Ania, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Leśniczówka, w której się dzisiaj właśnie znajdujemy. Witam Cię, Aniu. Witam Cię, Jarku. Opowiedz o tym przepięknym miejscu. Kto tu może przyjeżdżać? Jakie są warunki wynajęcia tego obiektu przez wędkarzy? Więc tak, mamy dosyć duży staw o powierzchni ponad 2 hektary. Jest to zbiornik, który ma ponad 30 lat. Mamy dużo różnorodnej ryby, karpia, amura, suma, szczupaka, węgorza, okonia, karasia, leszcza, płoć, lina, więc dosyć tak, ryby się tak zaczynają od 10 kg w górę, więc dosyć można sobie powędkować od dużych sztuk. Sumy mamy powyżej 30 kg, więc też jest tej dużo ryby drapieżnej, fajnie by było, żeby ją właśnie odłowić, więc proponuję wędkarzom, żeby mogli na spławik u nas sobie złapać żywca, żeby nie przywozić z zewnątrz, bo badamy weterynaryjnie wodę. Mamy do wynajęcia domek całoroczny, gdzie mieścić się może nim 8 osób. Domek jest całkowicie wyposażony we wszystko, w kuchnię całą, dwie łazienki. Domek jest nad samą wodą. Do dyspozycji Państwo mają też grilla. Mamy tutaj dwa domki. Jeden domek jest ten właśnie 8-osobowy. Tak, jeden, tak. Czyli powiedzmy taki standard. Tak. I jest też taki domek VIP, czyli po prostu tak, całoroczny, gdzie jest wszystko. Jeden jest dla towarzystwa męskiego, głównie gdzie panowie mogą przyjechać, powędkować. Też jest nad samą wodą, tylko jest bardziej po prostu uboższy. Co mogę powiedzieć, mamy jeszcze stanowiska nad stawem, gdzie jeżeli jest luźniej na domkach, to organizujemy dni wędkowania. Mamy jeszcze u siebie do dyspozycji wiatę, pod którą można zorganizować sobie imprezę z grillem dużym. Tam mieści się kominek, jest prąd, oświetlenie, wszystko. Można zorganizować sobie jakieś zawody, ewentualnie z pomostów i wtedy zorganizować sobie taki właśnie pod wiatą grilla zakończeniowego. Mamy od roku wędkowanie na lodzie, organizujemy. Bardzo chętnie zapraszam. Mamy domek ogrzewany cały, więc można swobodnie w zimie korzystać z niego. Czyli łowisko generalnie jest przystosowane, jest całoroczne, tak, więc nawet jeżeli jest też zima i są organizowane na lodzie jakieś by były wędkowania, to możemy skorzystać z podwiaty, gdzie jest kominek duży, gdzie ogrzeje całe, tam do 40 osób, gdzie się zmieści i możemy wtedy zrobić sobie taki też ciepły posiłek do tego. Jedyne co, to nie ma u nas pola jakiegoś namiotowego, tak jak większość wędkarzy pyta, to niestety u nas nie ma możliwości. Można wtedy sobie wynająć domek i ma się na wyłączność połowę stawu z wywozem do 200 metrów na wyłączność każdego domku. Bo tutaj są tylko takie dwa stanowiska, czyli te stanowiska przy domkach. Tak, dwa stanowiska, tak, gdzie minimum tak z każdego 5 osób, tak jak widzisz, że mogłoby swobodnie wędkować, bo wtedy jest pół stawu na wyłączność do 200 metrów. Jeżeli mamy wędkowanie takie stricte bez domków, to możemy podzielić to tak jak są pomosty i zorganizować to tak, żeby każdemu było wygodnie. Super, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Tobie też. Czego nie powiedzieliśmy, to oczywiście możecie sobie doczytać, bo oczywiście jest strona internetowa. Zapraszam na naszego Facebooka i leśniczówka.com.pl. Tam wszystko możecie się dowiedzieć, a poza tym jest numer telefonu do Ani,
Ania udziela tutaj Wam szczegółowej informacji. Tak. W moim przypadku, ja tutaj jak przyjechałem dosłownie, wiedziałem wszystko. Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszamy. Zapraszamy. Tamta miejscówka, którą teraz pokazuję palcem, jest naprawdę sprawdzona przez wielu z Was. Daliście mi te cenne rady. Ja pokornie je wysłuchałem. Dzięki temu efekty są. No, mam nadzieję, że tą rybę docholuję. Finał holu. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. A długi hol, ponieważ zestawy wywożę na około 200 metr. Więc z rybą było trochę zabawy. Tym bardziej, że no, czuję, że nie jest to mała ryba, ale jest mega, mega waleczna. O! Pięknie. No, może blisko 20. Może być. Mamy slinga, zaraz będziemy ryby ważyć. Kurde, jest smok, jest. Uj, czerwony jestem cały. Aż jestem ciekaw twagi tej ryby. Czyli 18 kg. Pięknie. No, do 20 troszeczkę brakowało, ale jeszcze będę przez kilka godzin. Mam nadzieję, że i ta 20 tutaj wpadnie. Tak. Pięknie. Pięknie odpłynęło. Jest. Moi drodzy, w moim studio mam specjalnych gości. Proszę się przedstawić. Nazywam się Emilia. Nazywam się Jagoda. To są, moi drodzy, dwie wędkarki, ogólnie sportsmenki i dzieciaki tutaj właścicieli. Powiedzcie mi, pomagacie rodzicom w prowadzeniu tego gospodarstwa? Tak, pomagamy. A co robicie? Trawimy w ogródku, podlewamy kwiatki. A, to wasza sprawa, są te piękne kwiatki, tak? Tak. Które rosną tak, tutaj tak. Koło domu. Sadziłyśmy z mamą. No pięknie. I co jeszcze tutaj robicie? Sadzimy jakieś warzywa, owoce. Ostatnio sadziłyśmy w ogródku, wzięłyśmy żołędzie i zasadziłyśmy w ogródku. A kto was nauczył wędkować? Mama. Mama i dziadek. A jaką metodą tutaj łowicie? Łowimy na spławik i na żywca. Na spławik łowimy płotki i później rzucamy je na żywca i łowimy szczupaka. Czyli spokojnie, jak przyjedzie taki niedoświadczony tutaj wędkarz, to możecie mu pomóc, możecie doradzić, tak? Jak tak, to tak, zrobić. Tak. No to super. A jakbym na przykład był takim klientem, który zadzwoni i ma takie, powiedzmy, same córki jak wy, jak byście je zachęciły do tego, żeby tutaj przyjechały? Powiedziałybyśmy im, że jest takie, że tu jest duży teren i że jest gdzie biegać. Że jest gdzie biegać. Jest dużo miejsca do zabawy, są jakieś... Że one jakby też mogą łowić ryby. O, to coś takiego. Czyli po prostu zajmiecie się tymi dziewczynkami, tak? Tak, organizujemy takie gry, że chowamy pewne rzeczy i zagadki po całym tutaj terenie i później dajemy jakieś wskazówki i oni tego szukają i dostają jakąś nagrodę na końcu. A ja słyszałem tutaj od waszej mamy taką fajną rzecz, żeście kiedyś zrobiły z kosmetykami, opowiecie? Tak, że kiedy, to nie było tak bardzo dawno, że przyjechali tacy ciekawi goście, tak, gdzie były dwie jakby córki, które były w naszym wieku, no i one tak za bardzo nie wiedziały, co tutaj robić, więc je zachęciłyśmy do zabawy. Poszłyśmy się bawić na podwórku, biegałyśmy po tym lasku, później wzięłyśmy je do domu,
wzięliśmy farby do twarzy i malowałyśmy się na jokery. I później była taka zabawa, że cały jakby zabawa była z tego, że chodziliśmy tak i straszyliśmy wszystkich. Później na końcu wzięliśmy piankę, wszystko to zaczęliśmy zmywać i zaczęła się po prostu znowu zabawa, bo się rzucaliśmy tymi papierami wszystkimi i tymi farbkami. No i później pobiegłyśmy tam, oglądałyśmy jakieś ten, oglądałyśmy razem telewizję, ale ogólnie tak zachęciłyśmy je, żeby poczuły się tak tutaj, żeby miały poczucie humoru. Super, pięknie. Później poszliśmy oglądać ryby, które złowili. Były ich 3-4. Były to bardzo duże ryby, wszyscy byli zachwyceni. Robiliśmy zdjęcia. Przyjechali rówieśnicy nasi, 6 dzieci. I mama nam dała balony, żebyśmy je napompowali, po prostu się bawili. Ale było ciepło wtedy i my zamiast tego poszliśmy do toalety i napełniliśmy te balony wodą i przebiłyśmy je widelcem i chodziliśmy po całym obiekcie i się laliśmy wszyscy. I dorośli, którzy łowili ryby, też się załapali na to jakby... Też oblaliście ich? Tak, oblaliśmy ich. Wszyscy się tam śmiali, jakby było taka... Fajna atmosfera, wesoła. To ja proponuję, żeby rodzice zmienili nazwę tego miejsca na gospodarstwo agroturystyczne Wesoła Leśniczówka. Pasuje? Tak. No to super. I jeszcze jakich atrakcji mogą się spodziewać tutaj wasi goście? Idziemy tam na duże podwórko, bierzemy 2 duże latawce i po prostu puszczamy je tak bardzo wysoko. Biegamy z nimi, wygłupiamy się i po prostu to jest taka frajda, bo te latawce, one są bardzo, bardzo wielkie. No i po prostu na przykład robimy zabawę, że komu wyżej poleci ten latawiec. A słyszałam, że macie jeszcze tutaj taki kącik kulinarny. Tak, gotujemy tutaj na przykład ciasteczka. Pieczecie ciasteczka, tak. Tak, robimy pizzę. I jeszcze robimy... Albo rogaliki z ciasta francuskiego. Tak, z taką, z czekoladą. No to smacznie tutaj wasi goście tak. mają z wami. Jak zrobimy te rogaliki, to przychodzimy i częstujemy wszystkich. Dobiega już końca mój 24-godzinny challenge. W metodzie karpiowej taki 24-godzinny challenge to jest zdecydowanie za krótki, bo sami wiecie, że czasami trzeba 2-3 dni, żeby dopiero rozpracować łowisko nowe i czasami jest tak, że dopiero później się łowi. No, mnie udało się w ciągu tych 24 godzin coś tam połowić, nie jest źle, natomiast wiem, że wyniki na tym łowisku są dużo, dużo lepsze. Można tutaj się obłowić, można tak powiedzieć, ale jeszcze dosłownie pół godzinki będę. Zanim oczywiście złożę cały ekwipunek, to wędki jeszcze będą na tripodzie. Moi drodzy, bardzo gorąco polecam to łowisko. Jest naprawdę przesympatyczna tutaj atmosfera, przesympatyczni właściciele. Ryba tutaj, moi drodzy, też jest bardzo duża, jak zauważyliście. Kameralnie, cichutko, można, że tak powiem, usłyszeć własne myśli. Zresetować się przede wszystkim. Polecam wam. Jeszcze raz to łowisko, gospodarstwo agroturystyczne Leśniczówka i do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Do zobaczenia. Cały samochód już spakowany. Oczywiście wędki jeszcze musiały być na tripodzie, bo pakuję się jako ostatni element. Z tą nadzieją, że jeszcze może coś weźmie. I tak właśnie, moi drodzy, pakowałem. Centralkę mam tutaj i słyszę odjazd. Biegusię do wędek i polujemy. Ryby się rozkręcają, a ja muszę jechać.